Mogę zakładać wiatrak, oby łatwo wszedł. To ostatni etap. Wszystko już podłączone. Tego momentu bałem się najbardziej. Wiatrak jest ciężki i nieporęczny. To będzie droga przez mękę. Będę musiał przerwać, jeśli zacznie się obracać. Spróbujmy. Stąd nie wygląda wysoko. Dopiero z góry widać odległość do ziemi. To mi się nie uśmiecha. Lęk, który mnie przepełnia, przegrywa z pragnieniem elektryczności. Ładnie tu dmucha. Niedobrze. Mogłem to lepiej zaplanować. Rany, jaki ciężki. Zwycięstwo. Założyłem go. Rany. Rozkręca się. Imponujące. Sprawdzę napięcie. Trochę skacze, ale ciekawi mnie napięcie u źródła. Wytwarza 600 voltów, to dużo. Moje panele dochodzą do 200. W pochmurne dni musiałem włączać generator, a w zimie działał niemal bez przerwy. Z wiatrakiem być może nie będę wcale uruchamiał generatora. Cieszę się, że będę jeszcze bardziej niezależny od systemu. Uwielbiam być outsiderem. Tworzę tu sobie piękny świat i cieszę się, że mogę to robić sam i samodzielnie znajdować rozwiązania. Każdy wykonany projekt pozwala mi poczuć, że jestem w pełni samowystarczalny i że nie muszę oglądać się na innych. Od dziś mam turbinę wiatrową.